Dziś o tym, czy powinniśmy być nieśmiertelni i do czego mogłoby to doprowadzić, porozmawiam z profesor Agnieszką Chłoń-Dominczak, demografką, dyrektorką Instytutu Statystyki i Demografii oraz prorektorką do spraw nauki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pani profesor jest również członkinią Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Prywatnie uprawia jogę i spaceruje z psem. Jest z nami również profesor Monika Stanny, związana nie tylko z Komitetem Nauk Demograficznych i Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, ale również z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Wspólnie sprawdzimy, jak wiele osób nadal marzy o tym, by rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. W rozmowie o przyszłości człowieka nie zabraknie również wybitnego filozofa i etyka. Profesor Paweł Łuków związany jest z Uniwersytetem Warszawskim, a także z Komisją do Spraw Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk. W codziennej pracy zajmuje się problemami etycznymi związanymi z medycyną i postępem nauki, a także tym, jak należy prowadzić publiczne debaty na trudne tematy bioetyczne w społeczeństwie demokratycznym. Jego ostatnie publikacje poświęcone są etyce badań naukowych i etyce transplantacyjnej, a w wolnych chwilach hoduje kwiaty doniczkowe. Ma imponującą kolekcję odratowanych storczyków. Zastanawiam się, czy powinnam Państwu przeszkadzać, bo już odpaliliśmy kamery, ale Państwo mają tak zajmującą rozmowę na temat roślinek. Ziemiórki, tak, bo naukowcy się zajmują roślinami. Też. Ale nie jesteście biologami, nie jesteście przyrodnikami. Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie z tymi uśmiechami dotyczącymi roślin doniczkowych. Zobaczymy, czy te uśmiechy tak samo będą dotyczyły ludzi, bo tak lubimy o nas mówić. Znaczy z jednej strony lubimy, a z drugiej chyba trochę czarujemy, że takim jesteśmy najgorszym gatunkiem na świecie, ale cały czas jesteśmy tu obecni i moglibyśmy próbować starać się być coraz lepsi. Dziękuję Państwu, że Państwo przyjęli zaproszenie do tego odcinka, bo wydaje mi się, że temat, który mam dla Was, nie jest łatwy. I pytanie, które chodziło mi po głowie przed rozmową z Wami, chciałam zadawać wielokrotnie innym osobom, ale nikt mi na to pytanie odpowiedzi nie udzielił, może uda się dzisiaj w tym gronie. A gdybyśmy tak byli nieśmiertelni jednak? Przecież tak dużo robimy, żeby żyć dłużej, żeby lepiej wyglądać. Człowiek właściwie od wieków takie marzenie, wyobrażenie o tej nieśmiertelności miał. Teraz technologie się rozwijają, więc kto wie, może to z marzeń stanie się planem. Pani Agnieszko, wyobraża Pani sobie taki świat, na którym nie umieramy? No myślę, biologicznie rzecz biorąc, to jednak trudno sobie taki świat wyobrazić. Żyjemy coraz dłużej. Nie biolożka, od razu mówię. Nie biolożka. Żyjemy coraz dłużej. Faktycznie, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w demografii, w projekcjach demograficznych, tutaj się ścierają takie tendencje. Z jednej strony niektórzy mówią, że no gdzieś jest jakiś limit naszego życia, więc we wszystkich prognozach zakładamy, że jeszcze się trochę będzie wydłużało, a potem będziemy wypłaszczać, ale są tacy demografowie, na przykład profesor James Vopel, który niestety już odszedł z tego świata, co bardzo żałujemy i gdyby był nieśmiertelny, myślę, wiele osób byłoby zadowolonych, ale w swoim czasie napisał taki artykuł, w którym powiedział, że właściwie jeżeli patrzymy na dalsze trwanie życia tak globalnie na świecie, to widać, że ona się wydłuża liniowo, więc może będziemy liniowo jednak te granice naszego życia wydłużać w przyszłości, co oznacza, że nie będziemy nieśmiertelni, ale będziemy żyli coraz dłużej. Pani Monika, a świat jest gotowy na to, żebyśmy przekraczali swoje granice? Oczywiście i to robimy cały czas, że przekraczamy. Pytanie, gdzie te granice się kończą? No wiadomo, że nie wiemy tego. Myślę, że to, że żyjemy dłużej, jest istotne, ale to przyspieszanie naszej długości życia, no, ciekawe jak będzie wyglądało. Znaczy nie jeszcze przyspiesza, ale 100 lat temu jeszcze żyliśmy no średnio tam około 40 lat. Dzisiaj żyjemy ponad 80 już nawet. Ponoć nasze pokolenie, naszych dzieci, Agnieszko, bo mamy w podobnym wieku dzieci, to będzie to pokolenie, które najczęściej będzie dożywało 100 lat. Naprawdę to jest, mamy pokolenie, a w jakim wieku mają Panie dzieci? To ja też dowiem takie się, czy moje będą studia, żyły. Liceum. To moje tak 120, studia. To chyba się ucieszą. Nie, właśnie nie. I już kolejne mogą żyć coraz krócej. Więc to są różne opinie na ten temat. To w zależności od środowiska pewującego jakieś narracje,
To tak może wyglądać. Natomiast faktycznie wydaje mi się, że będziemy dążyli do tego. No, będzie bardzo zależne od naszej zasobności. To znaczy medycyna mniej więcej o 20, tak też się szacuje, że około 20%, w 20% wpływa na to, że żyjemy dłużej. Medycyna, natomiast podstawowe warunki naszego życia społeczne i ekonomiczne aż w 80% determinują to, jak długo będziemy żyli. Tak czyli jest dziś, tu i teraz. W jaki sposób się odżywiamy, jak jesteśmy aktywni, jakie jest środowisko, które nas otacza, co jemy, jakie powietrze, co jemy. Tak. Bardzo, bardzo wiele. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. No wiadomo, on jest inny tu, inny w, nie wiem, Burkina Faso, w środkowej Afryce. Tak? Ale zaskoczyła mnie pani, bo że jakby tylko i aż 20% to jest medycyna, tak? Że jakby poprawiamy się, ulepszamy, bierzemy leki, suplementy, a 80% to jest jednak coś innego, co musi być konsekwentne, długofalowe raczej, tak. Bardziej niż jakieś jednorazowe zabiegi, tak, ale czy działania. I też widać, tak? Czyli jakby nie ma powodu, dla którego rodząc się jako ludzie mamy tak różną długość trwania życia, ale jeżeli spojrzymy na to nie tylko z perspektywy Burkina Faso, tak? Znaczy, występują znaczne różnice w długości trwania życia między mieszkańcami Pragi a mieszkańcami Wilanowa. Więc to wyraźnie pokazuje, że to, w jaki sposób żyjemy, bardzo mocno wpływa na to, jak długo żyjemy, tak? I to oczywiście jest kwestia wykształcenia, otoczenia, środowiska, nawyków, tego, co wynosimy z domu, jeżeli chodzi właśnie o kwestię zdrowego odżywiania i takiego w ogóle, powiedzmy, pewnej aktywności, ale naprawdę jest dobrych kilka lat różnicy pomiędzy długością trwania życia mieszkańca Pragi a mieszkańca Wilanowa. Podobnie miasto, wieś, i to jest niby w Polsce, tak? Niby ten poziom rozwoju społeczno-gospodarczego jest taki sam. Ale nie. Wrócimy do tego jeszcze również, do takiej teorii, którą Państwo na pewno, pewnie nie teorii, tylko hipotezy, muszę łapać się za słowa, żebym w gronie naukowców i naukowczyń jednak nie napytała sobie biedy, że też żyją dłużej ci ludzie, którzy otaczają się przyjaciółmi, którzy mają dobre relacje społeczne, ale nie wiem, czy to nie jakaś medialna wydmuszka, o tym za chwilę, bo na razie patrzę na pana Pawła i zastanawiam się, czy filozof zadawał sobie takie pytanie, albo ile razy sobie zadawał, a co by było, gdybyśmy byli nieśmiertelni? Znaczy, może najpierw to, że my żyjemy dłużej dzięki higienie, to jest jedna rzecz, bo to głównie jest kwestia warunków, ale też są dane, które sugerują, że bardziej egalitarne społeczeństwa mają mniej zróżnicowane oczekiwane długości życia i to jest też niesłychanie ważne. Znaczy, jeżeli dzielimy się bogactwem i usługami społecznymi tak naprawdę, to wówczas mamy porównywalne, czy bardziej zbliżone szanse na to, że będzie to życie istotnie dłuższe. Natomiast co do nieśmiertelności, no to wszyscy wiemy, że w kulturze to jest taka ciekawa historia, natomiast ja się zastanawiam, czy to jest taki dobry pomysł. Bo wszyscy wiemy, że na przykład jak mamy do zrobienia pracę domową albo jakieś zadanie i nie mamy wyznaczonego deadline'u, to zazwyczaj wtedy odkładamy to w nieskończoność. Więc może jeśli wiemy, że istnieje kres tych wszystkich naszych przedsięwzięć, to może dzięki temu potraktujemy nasze sprawy poważnie. Tak samo jak pracę domową potraktuje uczeń poważnie, jak wie, że ma zrobić na środę, a nie, że na kiedyś tam i nie bardzo wiadomo na kiedy. Więc być może ta nasza skończoność tego naszego życia to nie jest takie znowu przekleństwo, bo właśnie dzięki temu jesteśmy bardziej poważni w różnych sprawach. Co więcej, wszyscy wiemy, że pewne książki trzeba przeczytać w pewnym wieku, bo jak się ich nie przeczyta w odpowiednim czasie, to potem nic z tego nie wyjdzie. One nie zrobią tego wrażenia, my ich tak nie przeżyjemy. Nasza dojrzałość nie jest taka, jak trzeba. Albo jesteśmy zbyt dojrzali do niektórych lektur i nas one nie zainteresują. Więc to jest rozumowanie przez analogię, więc bardzo zawodne, ale może warto na to marzenie o nieśmiertelności spojrzeć również i z tej perspektywy. To znaczy, że jeśli mamy perspektywę, że jest koniec, choć nie wiemy kiedy, a może to i dobrze, że nie wiemy dokładnie kiedy, to może właśnie dlatego jesteśmy w stanie zrobić wiele rzeczy, które należałoby w życiu zrobić we właściwym czasie, bo jak się nie zrobi w jednym czasie, to się nie zrobi ich wcale. Ja myślę, że tutaj jeszcze jest różnica pomiędzy tym, czy to jest nasze marzenie o nieśmiertelności, czy to jest nasza wizja nieśmiertelności. Bo jednak wizja jest pewną taką konfiguracją możliwości, wyobrażoną konfiguracją możliwości.
No i wtedy no jakby widzimy i dążymy, dążymy do tego, ale jednak no musimy, mamy czynniki, które nas ograniczają. Zasoby nas przede wszystkim ograniczają, które nam sprzyjają. Jednym z takich zasobów są finanse. Idąc tutaj na to spotkanie jakiś czas temu, wiedząc, jaki będzie temat, przeczytałam historię Rockefellera, który żył około 90 lat, ale bardzo inwestował swoje pieniądze w swoje zdrowie. A jego pokolenie żyło przeciętnie, nie wiem, około 45 lat. Więc no, jakby to jest, te możliwości finansowe są bardzo istotne. I tu znowu wracamy do tego pewnego poziomu życia, ale jeszcze jedna rzecz, jak to mówiliśmy o tym, mi się przypomniała, o tych warunkach. Agnieszka powiedziała, długość życia między mieszkańcami Pragi, czy tam innych... Wilanowa, tak. Ale co ciekawe jest, że osoby w związkach małżeńskich żyją dłużej niż osoby samotne. To a propos tego, co już pan profesor też ten temat rozwinął. Tak, ale no, pewien dobrostan psychiczny, tak? Czyli to, jak się czujemy, czym się otaczamy, jakie mamy podejście do życia, czy jesteśmy optymistami, czy jesteśmy pesymistami, to wszystko ma znaczenie. Ale też warto podkreślić, że jest tak, że medycyna sobie radzi z pewnymi rzeczami lepiej, z niektórymi gorzej, tak? Więc to też... Myślę, co ma pani na myśli? Na przykład, jeżeli popatrzymy na to, z jakich przyczyn i powodów ludzie umierają, czy jakie choroby stają się coraz bardziej powszechne. Kiedyś większość osób umierała z powodu chorób kardiologicznych, z którymi w dużym stopniu sobie poradziliśmy. Tak? Jakby lekarze potrafią czynić cuda, jeżeli chodzi o serce, wiemy, jak sobie radzić także profilaktycznie. Bardzo wiele rzeczy działa. Tak? W przypadku, nie wiem, nowotworów też mamy coraz lepsze metody diagnozowania, wczesnego identyfikowania. Oczywiście też istotne jest to, na ile się badamy regularnie, na to też warto zwrócić uwagę, ale też w coraz lepszym stopniu sobie radzimy z tego typu chorobami. Natomiast pojawiają się choroby, które no, są konsekwencją tego, że żyjemy coraz dłużej, na przykład demencja. I to jest już to zjawisko, że się zaczynamy zastanawiać i ja bym się bardzo mocno zastanawiała, czy ja bym naprawdę chciała żyć bardzo długo, jeżeli mam świadomość tego, że w pewnym momencie to moje życie będzie no, nie do końca z moją świadomością. To jest tak? Coś trochę, co powiedziała pani Monika, tak? Że czy to jest nasze marzenie, jakby czy to jest nasza wizja. No bo marzenie może, wizja może być idealna, tak. Idylliczna na czymś, tylko na czym my ją budujemy. To co pani mówi, pani Agnieszko, też, że no, choroby otępienne też bardzo, nie wiem, czy może powiedzieć popularne, to nie jest dobre określenie, tak? Ale coraz częstsze. Coraz częstsze, dlatego że żyjemy coraz dłużej. No, powiedzmy to tak, no. Mój dziadek, moja babcia zmarli z powodu nie wiem, tam cukrzycy, kardiologicznych problemów i tak dalej. Pokolenie mojej mamy czy jej rodzeństwa już sobie z tym poradziło, ale właśnie pojawiają się takie problemy tak, z chorobami otępiennymi i co wtedy i jak dalej. Tak? Bo może warto zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, jak się zachwycamy osiągnięciami medycyny, to co w tej chwili jesteśmy w stanie wydłużyć, to nie jest ten wiek, okres największej sprawności, ambicji i tak dalej, tylko ten późny wiek. A no, ten wiek, nazwijmy go starością, bo nawet jeśli już sobie odpuścimy wieczność, ale długowieczność nas zadowoli, to my jednak tę długowieczność osiągamy poprzez wydłużanie tego okresu późnego. Czyli tego okresu, w którym nasza sprawność spada, nasze ambicje życiowe często też już odchodzą w cień, jesteśmy mniej skłonni do uczenia się, mniej elastyczni, jeśli chodzi o dostosowywanie się do nowych okoliczności, korzystanie z osiągnięć technologii i tak dalej. To wszystko powoduje, że tak naprawdę wtedy jest ciężko przede wszystkim zadbać o to, żeby jakość tego życia była porównywalna chociażby z tą, którą się cieszymy wtedy, kiedy jesteśmy w wieku tej pełnej sprawności. Chociaż, co więcej, nie oszukujmy się, też ten wiek pełnej sprawności się trochę przesuwa do przodu. Tak? Jeżeli popatrzymy na nie wiem, dzisiejsze pokolenie 50-60-latków, mam wrażenie, że no, 50 to są osoby współczesna 30, znacznie bardziej aktywne 30 to 15, w ogóle za chwilę to osoby, już wiecie. Które
no, tak, powiedzmy, miały te 40-50 lat, 2-3 dekady temu, więc tutaj są duże różnice. A moment urodzenia pierwszego dziecka też się przesuwa, tak? Już w tej chwili to jest około 30 lat. Jak my rodziłyśmy, to było średnio 25 czy 6. Jednak jedno pokolenie, a 5 lat różnicy. Coś jeszcze chciał pan dodać? Chciałem dodać tylko tyle, że problem trochę polega na tym, że jeżeli my zdajemy sobie sprawę, że w różnych okresach naszego życia mamy różne oczekiwania, różne ambicje i tak dalej, to mam wrażenie, że kulturowo nie za bardzo mamy specjalnie pomysły, jeśli chodzi o ten wiek późny. Na wiek ten centralny wiemy, że chodzi tutaj o to, żeby tradycyjnie mówiąc, bo to się zmienia, oczywiście, że tam zakładanie rodziny, posiadanie dzieci, zrobienie jakiejś kariery, czy osiągnięcie czegoś. Tak, wiem, że mówię się krasą średnią, a nie przeciętnym człowiekiem, czy trajektorią życia przeciętnego człowieka. Ale nawet jak na to spojrzymy, to potem się okazuje, że ten wiek późny, on powinien być, że tak powiem, przestrukturyzowany w porównaniu z tym wcześniejszym okresem. A jak patrzymy na zasoby kulturowe, takie, które odziedziczyliśmy po poprzednich wiekach, to one bardzo często reprezentują ten wiek późny, tak, albo jako właśnie taki wiek zniedołężnienia, czasem wręcz przedmiot pośmiewiska, albo jako świadectwo osiągnięcia pewnej mądrości życiowej, skoro się takiego słusznego wieku dożyło. Ale wiemy, no przepraszam za to określenie, w dzisiejszych czasach jakiejś wielkiej mądrości, żeby sędziwego wieku dożyć, już nie trzeba. To się zmieniło. Ale to oznacza, że my musimy też społecznie mieć wyobrażenie na to, w imię czego, po co nam jest ten wiek późny. Bo pamiętajmy, że społecznie, politycznie jesteśmy w pełni praw. Również w tym późnym wieku. I jak nie będziemy mieli społecznego obrazu, społecznego wyobrażenia o tym, jakie są społeczne miejsce osób sędziwych, to będziemy wtedy właśnie albo je marginalizowali, albo będziemy je wykorzystywali. Czy tak, to jest wyzwanie, jak patrzę na demografię? Polityki społecznej, jak najbardziej. Bo znów cały czas się mówi o tym, że się społeczeństwa starzeją, że tutaj się zaburza gdzieś tam jakiś rytm, że coraz więcej ofert dla seniorów, że wszyscy tymi seniorami za chwilę będziemy, że będzie tych seniorów coraz więcej. To jest taki temat, który też pani widzą jako nasz do przerobienia. Zdecydowanie. O, stanowczo, tak. Tak. To jak się do tego zabrać, żeby przerobić go skutecznie i dobrze, bo to wszyscy tak właśnie piszą i mówią też często w prasie, właśnie, no zaopiekujmy się naszymi seniorami, coś trzeba zrobić, no ale co? Dobrze, tak, ja może zacznę. No, im dłużej osoba jest aktywna zawodowa, im w lepszej jakości tą starość, jakości życia, szczególnie zdrowiu, tą starość przechodzi, tym jej aktywność i chęć współtworzenia, bycia w otoczeniu, w środowisku, czyli dawania też tego, albo budowania tych relacji społecznych jest też większa. Oczywiście my mamy edukację w wieku, no nie wiem, nazwijmy to do 25 roku życia, czy tam 4. No teraz się mówi, że się uczymy przez całe życie. No dobrze, ale mamy ministerstwo, mamy pewną wizję, my wiemy, że musimy tu ramy, tak? No tak. I politykę i zasady. Jakby umiemy już to robić. No nazwijmy to. Robiliśmy to już przez długie lata, edukacja jest powszechna, umiemy to robić. Praca nasza, no człowiek zawsze pracował, ale jest też w pewnych takich no, ramach cywilizacyjnych, kulturowych. My już jakby wiemy, że to jest ważne, że to jest dobro, że to jest potrzebne. Potrzebne jest nie tylko po to, żeby, nie wiem, budować dane społeczeństwo, zasób, ale dla nas jest też potrzebna praca. Okej, no ale teraz mamy starość i musimy się nauczyć poprzez pewnie doświadczenie, bo my jeszcze nie umiemy żyć chyba, nie mamy tego doświadczenia w długim momencie starości, tak? Żyć z tak dużym odsetkiem ludzi w wieku poprodukcyjnym. Ludzi, no wiek poprodukcyjny to jest dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 no, nie, i więcej. To jakby nie, może przejdziemy na taką biologiczną klasyfikację, nie ekonomiczną, ale no, osoby po 70 to są, no, te akurat są w moim otoczeniu i zawodowym, i w pracy.
ale i w domu, to są osoby pełnosprawne, chcące jeszcze korzystać z życia. Oczywiście to wspiera kwestie zdrowotne, ale jakby, czy my umiemy jako młodsi z nimi tworzyć te relacje? My się Pani tego Agnieszko, musimy przez, nauczyć. No właśnie, przez, nauczymy się przez doświadczenie, czy możemy się jakoś przygotować? Wydaje mi się, że przede wszystkim kurs przygotowania do starości. No, trudno się przygotować do starości, a chociaż myślę, no każdy z nas w swoim otoczeniu, w swojej rodzinie przyzwyczaja się do tego i przygotowuje, jednak doświadczając tego, że nasi rodzice żyją coraz dłużej, widzimy świat, który nas otacza. Natomiast to są też takie poziomy, powiedzmy, makro i mikro patrzenia na świat, tak? Znaczy gdzieś na poziomie rodziny, otaczającego nas, powiedzmy, środowiska, sąsiadów, społecznego, tak? Powiedzmy, kręgu, to widzimy. Natomiast mam wrażenie, że problemem jest to, że my jako, my akurat nie tworzymy polityk szczęśliwie, bo myślę, że to byłoby duże wyzwanie. Zastanawiałam się, kiedy miałam takie doświadczenie, więc muszę powiedzieć, że akurat no, moje życie zawodowe się zaczęło od reformy emerytalnej, więc się czasami śmieję, że to tak jak w filmie Hitchcocka, tak? Najpierw jest wybuch, a potem cała reszta. Więc problem polega na tym, że nie odczarujemy rzeczywistości, jaka ona jest. Demografia jest bardzo często, bardzo niesłusznie w różnego rodzaju przekazach mamy do czynienia, że to mamy demograficzne tsunami albo jakiś kryzys czy katastrofa. A państwo siedzą i myślą, ja wiedziałem, że tak będzie. Nie, jakby demografowie od dawna mówią, że tak będzie po pierwsze, no tylko, że wszyscy próbują ignorować to, co mówią demografowie, dlatego że demografia się zmienia bardzo powolutku. To nie jest tak, że my raptem żyjemy znacznie dłużej niż wczoraj żyliśmy 10 ci, którzy są młodsi od nas o rok czy dwa lata, czy starsi od nas o rok czy dwa lata. To jest bardzo stopniowa zmiana. Też zmiana, która związana jest z dzietnością, czyli tym, ile mamy dzieci, młodzieży w naszej populacji, to też nie jest zmiana, która nastąpiła bardzo szybko. Chociaż tutaj akurat, powiedzmy, okres transformacji to był okres bardzo szybkiego spadku dzietności. Znaczy to jest pytanie, jaką ma się definicję szybko, bo tak to rozumiem, szybko, tak 30 lat. Nie, no dzietność spadła znacznie szybciej. Natomiast konsekwencje tego w postaci tego, że teraz mamy mniej osób młodych, które wchodzą właśnie w ten wiek aktywności zawodowej, decydowania o tworzeniu rodzin, decydowania o posiadaniu bądź nieposiadaniu dzieci, bo dzisiaj młodzież zupełnie inaczej patrzy, ma zupełnie inne wartości. To też wpływa na to, jakie jest nasze otoczenie. I teraz albo możemy znowu zamknąć oczy i powiedzieć, robimy wszystko, żeby Polki miały dzieci. Nic tutaj nie nawiązuje do niczego. Albo możemy powiedzieć, że faktycznie musimy się przyzwyczaić do tego, że na przykład jako Polska za kilka dekad będziemy żyli w kraju, w którym jest nas 30 milionów, może trochę poniżej 30 milionów, bo tak pokazują prognozy. Będziemy żyli w kraju, w którym jest dużo osób, które są faktycznie w starszym wieku. I one mogą być nadal bardzo aktywne, ale też musimy przygotować nasze otoczenie do tego. W postaci tego, że mamy, nie wiem, blisko aptekę, odpowiedniego lekarza, który jednak się przydaje, jakąś ławeczkę do tego, że jak ktoś wychodzi na spacer, to nie musi wędrować 3 kilometry, żeby znaleźć miejsce, żeby odpocząć. Zwiększyć koszty usług społecznych. Więc to są rzeczy, które musimy przygotować, czy powinniśmy je przygotować, mając świadomość tego, co pokazują prognozy, czego nie zmienimy, że faktycznie tych nas starszych będzie coraz więcej. W kontekście tego, o czym Państwo mówią, to już weryfikuje moje pytanie, czy powinniśmy być nieśmiertelni, czy chcemy być nieśmiertelni, bo to jest takie pytanie o to nieśmiertelność, ale jakie życie, Panie Pawle? Ale może warto jeszcze jedną dodać rzecz, bo czym innym jest takie spojrzenie demograficzne, z dużej perspektywy, z szerokim kątem, a czym innym jest spojrzenie z punktu takiego indywidualnego, czy z punktu widzenia indywidualnych relacji. Bo też myślę, my, cokolwiek, ktokolwiek miałby być zdefiniowany przez to my, mam wrażenie, że też jest dużo stereotypów, które funkcjonują, jeśli chodzi o osoby w podeszłym wieku. No na przykład wiemy, że osoby w podeszłym wieku dosyć często wykonują pewne rodzaje zadań, jeśli znajdują się w środowisku sobie dobrze znanym, dużo lepszej niż ci żółtodzioby, które rozpoczynają. No co ma pan na myśli? No na przykład kiedyś gdzieś czytałem w jakimś artykuł, już nie pamiętam kiedy, dotyczący właśnie porównania osób młodszych i starszych, to chyba były zadania biurowe.
w których się okazało, że osoby, które były starsze, miały dłuższy staż i znajdowały się w stabilnym, dobrze sobie znanym środowisku. I wykonywały zadania lepiej niż osoby istotnie młodsze. Mniej ważny jest ten konkretny przykład. Ja myślę, że ważne jest to, że żebyśmy mówili na przykład o tym, w jaki sposób spędzać czas w tym późnym wieku. To nie możemy się posługiwać jakimś ogólnikowym takim określeniem podeszły wiek, tylko musimy dostosowywać również oczekiwania wobec osób w podeszłym wieku. Jeżeli, bo nie jest wykluczone, że całkiem spora część osób starszych po prostu jest w stanie wykonywać pewne rzeczy zdecydowanie lepiej niż inni, chociażby przez to, że mają doświadczenie, chociażby przez to, że w swoim życiu widziały wiele alternatywnych scenariuszy, które młodszym nawet w ogóle nie przyjdą do głowy. Inna rzecz też, myślę, że widzimy już teraz pewne zmiany, jeśli chodzi o spojrzenie osób starszych na swój czas, ten, który mają. Ja czasami prowadzę zajęcia w uniwersytetach trzeciego wieku i jak mnie pytają, dlaczego ja tam chodzę, to mówię, bo prawdopodobnie to są jedyni studenci, którzy są tam, bo chcą. To są ludzie, którzy po prostu łakną tej wiedzy. Oni idą tam po to, żeby rozwijać się, żeby uzupełniać braki, które, jak sądzą, powstały, czy z ich winy, czy nie z ich winy, to wszystko jedno. Ale one mają oni są przeświadczeni, że mają jeszcze coś do zrobienia, no do doskonalenia się. Mogę to zrobić dla siebie. No właśnie, tak, to jest robią to, coś dla siebie, mają poczucie rozwoju. To, że się jest w podeszłym wieku, wcale nie musi znaczyć, że się nie jest zdolnym do rozwoju. Jeśli się właściwą niszę rozwojową, że tak powiem, znajdzie, to można naprawdę wieść takie życie pełne satysfakcji z tego, że się coś osiąga nowego, że nie spoczywamy na laurach i robimy tylko to, co zawsze robiliśmy. Ale to też jest istotne dla pewnych społecznych relacji, tak? Stara się jest bardzo często samotna, więc takie właśnie uniwersytety trzeciego wieku czy różnego rodzaju inicjatywy, które gdzieś angażują te osoby, są też bardzo istotne właśnie dla ich jakości życia i pomagają. Myślę, to że też jednak warto kursy przygotowania do starości to jest nie najgorszy kierunek, bo jak tak Państwa słucham, to weryfikuję po pierwsze to podejście do tej nieśmiertelności, bo to jednak może nie. A po drugie myślę sobie, że może inaczej zapytam, nie pomyślę, tylko zapytam, jak sprawić, żeby ta starość, która jest naszym udziałem coraz dłużej i będziemy rzeczywiście mieli takie społeczeństwo, w którym będzie tak wiele tych osób starszych, żeby ona była, już może daruje sobie dobrostan i taka pełna ta starość, ale żeby ona była przyzwoicie dobra. Czy to jest tylko kwestia finansów? Nie wiem, dostępu do medycyny oczywiście, ale no. Nie, to jest kwestia bardzo wielu rzeczy, otoczenia, usług, które mamy, ale takiego też wewnętrznego przygotowania się, tak? Znaczy, mitem jest to, że na emeryturze zrobimy te wszystkie rzeczy, których, na ale które nie to? Mamy czasu ja robić. Właśnie, jestem w tej grupie, która tak zakłada. Te wszystkie nie, książki, kupy wstydu książek, to wszyscy sobie wszystkie badania, które są prowadzone, pokazują, że dokładnie, jeżeli mamy takie, że odkładamy nie, pewne rzeczy na emeryturę, burzą, to potem i tak tych rzeczy na emeryturze nie robimy. A nawet jak robimy, to nie potrafimy się ruszyć nie cieszyć. Tą kółkę wstydu i wziąć tą jedną książkę i gdzieś wyskrobać trochę czasu na to, żeby ją poczytać po prostu. Bo to nas przygotowuje właśnie do tego, żeby potem kontynuować to czytanie i robić różne rzeczy. Czyli to też emerytura czy przejście to też jest druga sprawa. Także nie powinniśmy tego robić bardzo gwałtownie. Tak, żebyśmy nie wchodzili z tej aktywności w stan, powiedzmy, pewnej bierności. Bo to też bardzo mocno uderza w ludzi. I to znowu są badania, które pokazują, że no jest taki szok przejścia na emeryturę, więc przygotowywać się do niego, łagodzić, ale też to, co już mówiłam, tak, otoczenie, które mamy, czy jesteśmy w stanie dotrzeć do tych miejsc, które są nam potrzebne, czy mamy gdzieś jakieś miejsce, gdzie możemy się, nie wiem, spotkać. Ostatnio, nie wiem, jakoś zwróciłam uwagę na to, że nie wiem, są potańcówki robione także dla seniorów, czy jakieś zajęcia lokalne. I to są wszystko takie miejsca, gdzie można się spotkać, te uniwersytety trzeciego wieku i właśnie budować tę społeczność, żeby ta starość nie była samotna, bo ona wtedy nie jest dobra, tak? Żeby nie była wykluczona dlatego, że nie ma windy, czy schodka, czy możliwości, nie wiem... Słynne teksty o uwięzionych na czwartym piętrze. Nie, no dokładnie, to są wszystko te elementy, na które trzeba zwracać uwagę, przygotowywać się do tego,
I odczarowywać to, że to też nie jest tak, że starość musi być niedołężna, samotna i taka ubezwłasnowolniona trochę. Nie? Musimy się uczyć po prostu, bo to jest nowe dla nas. To, że będzie taki duży odsetek osób w starszych. Nie spodziewaliśmy się, że tyle będziemy żyli, tak? Niespodzianka. Ale w tym może okresie, nie, tak jak powiedzieliście, nie to, że tego się nie spodziewaliśmy. Tak? My akurat to im przepraszam, wydaje mi się, że... jak zdefiniujemy my. Ja wiem. Nie, przepraszam. Też tu przepraszam. Myśleliśmy, że będzie dużo osób młodych cały czas w okolicy. Właśnie, a tych nie właśnie. Ma. A to jest kwestia też tego, że... W zależności o jakim miejscu na Ziemi też mówimy, bo my się skupiliśmy tutaj na Polsce, na naszym, która jest w tak, Europie, to, która ma pewne trendy już demograficzne. Natomiast jak już zejdziemy z tej Europy, która jest, no może nawet nie to, że otwarta na migrantów, ale siłą rzeczy do tej Europy ci migranci napływają. To są młode osoby, które zmieniają tą strukturę ludności i proporcje pomiędzy młodymi a starszymi. No to akurat my w Polsce, to co powiedziała Agnieszka, że za chwilę będzie nas poniżej może 30 milionów z dużym odsetkiem osób starszych, no takich sędziwych starych, czyli już nawet po 80, którzy wymagają największych nakładów finansowych, szczególnie w zakresie opieki zdrowotnej. No to może, a kto będzie na nas pracował? I tu pojawia się kolejny problem, bo no, tu już właśnie Agnieszka jest specjalistką od tych kwestii systemów emerytalnych i tego, czy młodsi pracują na starszych, czy teraz my właściwie dla kogo? My pracujemy na siebie, czy my pracujemy na tych, którzy już są starsi? No, my akurat ja to wiem, ale no, takie pytanie zadają na przykład mi dzieci, tak? To w końcu, mamo, jak ja płacę teraz podatki, to płacę okej na państwo, ale to ja utrzymuję, to ja sobie zbieram na emeryturę, czy ja płacę na emeryturę moich dziadków. No więc to jest takie też niezrozumienie pewnej odpowiedzialności, tak, pokoleń za to, że my dzisiaj jesteśmy w takim momencie życia, ale kiedyś przejdziemy do innej fazy. I w tej fazie życia starszego jest dużo więcej osób, które nie będą wkładały do tego PKB, to już tak jak ekonomistka powiem. Tak? Ale poczekajmy. Po pierwsze jeszcze nie wyjeżdżajmy z Europy, na no to właśnie. Przyjdzie czas. Po drugie też jeszcze nie obarczajmy naszych dzieci, musicie pracować na nas, bo to mnie akurat jest bliska taka teoria, że każdy człowiek żyje dla siebie, na siebie i miałam okazję napisać taką książkę Bezdzietne z wyboru. To są osoby, które często słyszą takie pytanie, a kto ci szklankę wody na starość poda? I ja usłyszałam takie pytanie jako matka dwójki dzieci. No ty to już masz załatwione, prawda? Ma ci kto podać szklankę wody. Ale to nie zależy od tego, że ja je mam, tylko jaką jestem dla nich mamą, tak? Nie możemy też oczekiwać od dzieci, że z defaultu, jak to mówią niektórzy, będą nam tę szklankę wody na starość podawać. Ale chciałam do pana Pawła jeszcze się zwrócić w tym wątku, jakby domykającym trochę dobre albo złe wizje starości, albo takie idylliczne mniej lub bardziej. Powiedział pan, że ta książka z tej kubki wstydu to nie będzie jakaś taka dla nas zajmująca, jak będziemy starsi. No prawdopodobnie nie. Wiele rzeczy nas interesuje, dlatego że mamy akurat pewne doświadczenia, a innych nie mamy. Filmy dla dzieci i dorosłych niespecjalnie mogą interesować. Mówię tu niewiekowo dzieci i dorośli. Może tak powinienem się zastrzec. Ale chodzi mi o to, że my zwyczajnie potrzebujemy do pewnych rzeczy dojrzeć. I jeżeli my będziemy te rozmaite nasze zainteresowania odkładali w nieskończoność, tak jak, nie wiem, ktoś sobie obiecuje, ktoś, kto marzy o podróżach, obiecuje sobie, że na emeryturze to on objeździ cały świat. To też ja, no to nie. I to jest takie coś, to ma pewne... takie czasami nie najlepsze konsekwencje, bo osoby na przykład w podeszłym wieku nie chcą niektóre przyznać, że ich wydolność, powiedzmy fizyczna, biologiczna jest niższa niż kiedyś i mają poczucie, że jakoś samych siebie zawodzą przez to, że nie osiągnęli, nie wiem, nie weszli na wystarczająco wysoką górę. Chociaż jest to zrozumiałe, że przy pewnych ograniczeniach fizycznych tam się nie wejdzie po prostu. Co więcej, może nas już wcale ta góra nie pociągać w pewnym wieku, bo myśmy wiele innych, dużo ciekawszych dolin już obejrzeli. Może nie być takiej potrzeby, żeby to robić. Ale myślę też, że warto zwrócić uwagę na to, że tutaj się pojawiło słowo uczenie, że powinniśmy się pewnych rzeczy uczyć. Mnie się wydaje, że no właśnie,
to uczenie czy edukacja w bardzo szerokim sensie, zarówno uczestnictwa społecznego, jak i taka edukacja polegająca na zwyczajnie trenowaniu naszych możliwości poznawczych, jest czymś niesłychanie ważnym, ponieważ dzięki temu możemy sobie wypracowywać scenariusze możliwe, czy do zrealizowania, to już zależy od szczegółowych okoliczności, ale możemy sobie opracowywać scenariusze na kolejne, niekoniecznie dziesiątki lat, ale na kilka lat. I wtedy mieć życie wypełnione rzeczami, które nas interesują. Mamy zadania do wykonania, mniejsze lub większe. W momencie, kiedy jesteśmy osobami, których to wykształcenie czy ta wiedza jest dosyć ograniczona, to bardzo łatwo popaść po prostu w znudzenie, w apatię, w zniechęcenie, i wtedy ten długi wiek nie będzie błogosławieństwem, może stać się wręcz przekleństwem. Będzie się wtedy marginalizowanym, nie będzie się uczestniczyło w życiu społecznym, nawet w życiu swoich bliskich. Ale wspomniała też Pani o relacji między dziećmi a rodzicami. To też jest, myślę, rzecz do przemyślenia na nowo. Bo taki obraz, powiedzmy, XIX-wieczny tych relacji często jest taki, że dzieci są czymś w rodzaju takiego zabezpieczenia na starość. Tak, na starość. Zainwestowałem w dzieci, To już nie te czasy. To znaczy, to już nie te czasy, że dzieci mają być naszym zabezpieczeniem emerytalnym. To my mamy, no właśnie, panie lepiej wiecie o czym, o co jak chodzi. Jak się zabezpieczyć? Zabezpieczenie, dlatego ja mówiłem na początku o tych usługach publicznych, że one są tak niesłychanie ważne. To, co kiedyś było kwestią wręcz konfliktów pokoleń, ponieważ przekazanie młodszemu pokoleniu czy dzieciom na przykład majątku, fabryki czy czegoś takiego oznaczało pozbawienie się możliwości kontrolowania, co będzie ze mną na starość, było często odkładane na jak najpóźniej. Systemy emerytalne pozwalają, że nie musimy tego robić. To znaczy, że te relacje możemy między rodzicami i dziećmi, nie między pokoleniami. Możemy mieć trochę bardziej, mniej, że tak powiem, takie surowe, o tak to nazwijmy. Już się boję, że demografki nam powiedzą, że to jest dobra inwestycja, wydaje mi się, że nie ma alternatywy. To znowu trzeba powiedzieć trochę o takim świecie z punktu widzenia właśnie rodziny i tego, tak, czy te dzieci i tym rodzicom powinny tutaj podawać szklankę wody, ale też musimy popatrzeć na takie relacje bardziej pokoleniowe i makro, tak? Tak. I też trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie jest tak, że państwo ma jakieś pieniądze nie wiadomo skąd, które przeznacza na określone potrzeby, tylko państwo jest tak naprawdę taką machiną do transferu, tak, czyli zbiera podatki i składki z jednego pudełeczka do drugiego. Czasami jeszcze pożycza od innych, a potem to przekazuje innym, tak? I teraz, jeżeli to będzie robione na zasadzie takiej, że każdy będzie się czuł komfortowo z tym, że ja wiem, że płacę te moje składki, podatki, one idą na słuszny cel, to zgadzają się uczestniczyć w takiej, w pewnym sensie umowie, którą nakłada na nas państwo jego regulacje. Natomiast jeżeli mamy wrażenie, że no państwo nam zabiera te składki, podatki, ale wydaje je na jakieś bardzo różne, dziwne cele i niekoniecznie widzimy w tym sens, bo ja z tego niewiele mam, bo jak muszę iść do lekarza, to potem i tak się okazuje, że czyli muszę prywatnie iść prywatnie, bo czas oczekiwania na to, żeby trafić do lekarza publicznego jest trudny, że ta emerytura to nie wiem, czy ten ZUS mi kiedykolwiek wypłaci i po co ja mam jeszcze oszczędzać. Więc jakby bardzo ważne jest to, żeby gdzieś w tej umowie międzypokoleniowej też pilnować tych relacji, tak, żeby także się zastanawiać, to jest bardzo dużo znowu różnych dyskusji, które się toczą na temat tego, jak pilnować, żeby nie wszystko szło w kierunku jednej grupy. Tak, będziemy mieli coraz więcej osób starszych. Osoby starsze też często są bardziej, powiedzmy, częściej głosują, tak? Więc teraz mamy sytuację, że no wiadomo, politycy na przykład mają tendencję do tego, żeby więcej obiecywać tym osobom, które częściej głosują, ergo starszym, których jest coraz więcej. A potem się pojawiają młodzi i mówią, dobrze, świetnie, oni dostają, ale czy my inwestujemy na przykład w przyszłość? Czy my inwestujemy w edukację? Czy my inwestujemy w rozwój młodych? Czy pilnujemy, żeby te dzieciaki, które często rodzą się w różnych rodzinach, tak? No bo tutaj o tych
przestrzennych uwarunkowaniach mówiliśmy trochę, ale jeżeli mamy ludzie, którzy nie mają wyrobionego pewnego stylu życia, to często mówimy o całych rodzinach, które dziedziczą pewne zachowania, łącznie z tym, że nie wiem, dziecko nie musi iść do przedszkola, dzieci w wieku 4, 5, 6 lat w życiu kredki w ręku nie miały, no bo rodzice nie wpadli na pomysł, że może warto, żeby one sobie coś pokolorowały, czyli omijają już ten pierwotny etap swojego życia, gdzie kształtują pewne umiejętności, nie przeczytały tej książeczki dla dzieci, co powinny przeczytać, nie wiem, Karolcie, Przygody Tomka Sojera i tak dalej, czy Lokomotywę. I jak te tematy wtedy nie zostaną załatwione, a będziemy mówili o tym, że no wszystko musi iść na tych, których jest najwięcej, no to też będzie problem. Czyli musimy też pilnować pewnej równowagi, patrząc na wszystkie pokolenia. I to jest coraz ja się zgadzam, że z równowagi, tylko że mi się wydaje, że my znowu wracamy do dwóch wątków. Jeden to jest edukacja, a drugi to jest polityka. Bo prędzej czy później to jest chyba kwestia też... Bo pani profesor mówiła o tym poczuciu, że te transfery, powiedzmy, bogactwa, że one nie mogą być jednokierunkowe i tak dalej. Ale z drugiej strony myślę, że wiele zależy też od tego, jaką my mamy postawę wobec tych transferów. I wobec tego, czym jest to, co nazywamy społeczeństwem, czy tym, czym jest to, co nazywamy państwem. Bo jeżeli traktujemy je jako coś obcego, coś, co nie jest systemem, na przykład solidaryzmu, bo to słówko, którego nam tu brakuje, to jest po prostu solidaryzm społeczny. Przeświadczenie, że możemy oczekiwać niekoniecznie na zasadzie qui pro quo, że niekoniecznie musimy oczekiwać, że tylko jeśli zapłacę, to otrzymam. Że jeśli znajdę się w trudnym położeniu, czasem nawet przez własny nierozsądek, to nie zostanę pozostawiony samemu sobie, to nie będę sam, będę mógł, inni mi poradzą, mi pomogą. I teraz wracamy do wątku edukacji. Otóż jeżeli my, i polityki, czy niestety, jeżeli my zaniedbujemy coś takiego, a myślę, że zaniedbaliśmy przez ostatnie dziesiątki lat czegoś, co się nazywa wychowaniem obywatelskim, taką civic education, wychowaniem do współuczestniczenia w społeczeństwie demokratycznym, w którym dzielimy się ciężarami wspólnego życia i również dzielimy się korzyściami z tego wspólnego życia. Jeżeli patrzymy tylko na korzyści i, przepraszam, tylko na ciężary, to czujemy się, a nie dostrzegamy korzyści z życia społecznego, to mamy poczucie krzywdy i to, o czym pani profesor mówiła. Dokładnie. Natomiast jeżeli mamy przeświadczenie, że to społeczne życie, które życie społeczne jest dosyć kosztownym przedsięwzięciem, nie tylko w sensie finansowym, również emocjonalnym, wysiłków rozmaitych rozmów. Tak. To musimy coś mieć, jakąś poczucie przynajmniej pewności, że jest to przedsięwzięcie rozsądne, że warto w nim brać udział. Natomiast ja mam wrażenie, że dzisiaj coraz częściej mamy obecne w przestrzeni publicznej przeświadczenie, że to życie społeczne jest wyłącznie źródłem ciężarów, że nie jest źródłem korzyści. Na każdym poziomie, w każdym sensie słowa korzyści. Więc wydaje mi się, że znowu odpowiednia edukacja publiczna, która by nam podpowiedziała o tym, na czym polega wartość życia społecznego, życia zbiorowego i to, że ono polega na dzieleniu się ciężarami i korzyściami z tego wspólnego funkcjonowania, mogłaby być sposobem na otwarcie się właśnie również na długowieczność i na te dysproporcje populacyjne wtedy, kiedy ta przewaga na przykład osób w podeszłym wieku jest już bardzo, bardzo duża. Ja myślę, że tym słowem, który to spina, jest odpowiedzialność. Przy tej solidarności, bo faktycznie kwestia jest tego, że my musimy być odpowiedzialni za nie tylko za swoje pokolenie, ale za pokolenie dzieci, które dorasta, w pewnym sensie za pokolenie też osób starszych, które już wychodzą z tej aktywności zawodowej, ale tak uczyć dzieci, żeby one też przejęły tą odpowiedzialność. I tu chcę nam odwołać się właśnie do tych umów społecznych, których większość zawarliśmy, takich strategicznych, 30 lat temu, kiedy akurat Polska przechodziła proces transformacji. I wydaje mi się, że jesteśmy też w takim momencie, gdzie oprócz tego, że mamy pewien kryzys
no, taki ekonomiczny, w sensie wysoka inflacja, jesteśmy po pandemii, tu wojna, tu faktycznie no, ta zamożność nasza stanęła na pewnym poziomie, jak nie cofa się. Ale do tego mamy procesy demograficzne, już nie mówiąc o innych wyzwaniach, typu wyzwania klimatyczne, wyzwania technologiczne, bo przecież to też jest istotne, czy nas na to będzie stać, na ile to będzie wpływało na nasze życie, pewna obawa z tym związana. Ale to wszystko wymaga tego, że jeżeli my jako Polska te 30 lat temu, wychodząc z pewnego ustroju, umówiliśmy się, zawarliśmy pewne umowy społeczne, to jest czas, żeby je dobrze teraz przemyśleć i przeredagować. Pani redaktor, już myślę, że się za chwilę zapyta, co ma pani na myśli. To nie jest jedno... o coś zupełnie innego, ale tak? Najpierw posłucham do końca myśli. Bo takim przykładem takiej umowy społecznej jest na przykład kwestia, to już ze swojej branży powiem, właśnie ubezpieczeń, systemu ubezpieczeń na przykład rolników, gdzie my się umówiliśmy na to, że będziemy pomagać rolnikom te 30 lat temu, no bo była taka sytuacja. Bo była taka potrzeba, jest potrzeba dzisiaj. Właśnie. Ale to ja od razu wejdę w zdanie. Zupełnie innych politycznych uwarunkowań. To ja wejdę w zdanie, wróćmy, bo to jest to, o czym Państwo mówią, to jest coś, co obserwujemy, mam takie wrażenie, na wielu płaszczyznach dzisiaj. Mamy takie czasy redefinicji, takie czasy, w których mówimy sprawdzam, tak? Czy w różnych dziedzinach, naprawdę. I dzisiaj to jest to, o czym mówicie, tak? Że trzeba mądrze usiąść, powiedzieć sprawdzam. No i właśnie, ja trochę też Państwa pytam o takie sprawdzam, bo zaczęłam od tej naszej nieśmiertelności. Trochę Pan Paweł o tym powiedział, bo jak już ten człowiek będzie tak żył dłużej, no czy w starości, czy w wieku produkcyjnym, to już zobaczymy, jak nam tam to będzie się układało każdemu podług jego możliwości. Ale czy ten człowiek jest lepszy? Bo mówimy o tym, że chcemy szybciej, więcej, dalej, lepiej, dobrostan. Czy my jesteśmy lepsi, panie Pawle? Co to znaczy lepszy? Ja myślę, że najpierw trzeba by sobie odpowiedzieć na takie dosyć zasadnicze pytanie, co mamy na myśli, mówiąc, czy my jesteśmy lepsi. Czy przypadkiem nie chodzi nam po prostu o to, żeby nasze życie było udane? Żeby mieć jakiegoś rodzaju obraz tego, kiedy moje życie jest takie, które się spełnia, tak jak powinno. I oczywiście wiele z nas, mamy często bardzo, bardzo rozbieżne te obrazy, ale myślę, że jeżeli chcemy powiedzieć, że nasze życie się spełnia, to musimy wiedzieć, co to jest, to, co się ma spełniać. To znaczy, czy jest jakiś obraz tego życia, który mamy? Czy jesteśmy w stanie myśleć o własnym losie w takim długim terminie, czy tylko myślimy w krótkim terminie zaspokajania potrzeb, jakichś oczekiwań, być może chwilowych ekscytacji, czy może chodzi nam o coś więcej, chodzi nam o nadawanie znaczenia temu, co robimy. No, ten kres, o którym mówiłem wcześniej, jest jednym z tych elementów, na który nie mamy wpływu, a w każdym razie nie jakiś dramatyczny, i on już nadaje przynajmniej powagi temu, co robimy. Natomiast jest, jak są, i to znowu wracamy do kwestii edukacji. Wydaje mi się, że osoby, które, że im bardziej jesteśmy, mamy większą wiedzę, i to nie musi być wiedza w sposób formalny nabywana. To nie jest kwestia zdobywania jakichś tytułów, stopni i tak dalej, czy kończenia szkół. To jest pewnego rodzaju zaangażowanie, nazwijmy refleksyjne zaangażowanie w życie społeczne. Odnoszenie się do innych ludzi w sposób poważny, traktowanie ich projektów życiowych w sposób, no właśnie, jako pewnego rodzaju materiał do przemyślenia. Czyli mówiąc inaczej, więzi społeczne, bycie z innymi, oglądanie tego, w jaki sposób oni porządkują swoje życie, może być ogromnym źródłem inspiracji, jeżeli jesteśmy przygotowani do tego. Moją działką jest etyka, więc powiem, co ja obserwuję, jeśli chodzi o kwestię, na czym polega to udane życie. Ja mam wrażenie, że bardzo, w bardzo dużym stopniu w Polsce mamy do czynienia z czymś, co bym nazwał sprywatyzowaniem moralności, to znaczy sprowadzeniem kwestii moralności i dobrego życia, udanego życia do indywidualnych wyborów, a nie na przykład do czegoś, a nie na przykład objęcie tym pojęciem moralności, udanego życia, wartości moralnych, również kwestii, które obejmują innych. Jak patrzymy na edukację szkolną w Polsce, to ona się ogranicza najczęściej do indywidualnych wyborów. Wtedy, kiedy mamy rozmowy, nie wiem, na lekcjach, czy to etyki, czy religii, to są dyskusje na temat indywidualnych wyborów, a nie na temat
kim ja jestem dla zbiorowości, w której funkcjonuję? Jaki jest, za przeproszeniem, pożytek z tego, że ja robię to, robię tamto? No ale to nie w tych czasach, panie Pawle. Teraz jesteśmy w czasach, jesteś zwycięzcą, ty zmieniasz świat, od ciebie wszystko zależy, kreujesz swoją przyszłość, co tam jeszcze? Kult indywidualizmu, nie, ale, panie Agnieszko? Ale to też się zmienia, mam wrażenie, tak? No, a, to, powolutku, jak demografia. Powiedzmy, to wszystko się zmienia. Mało jest zmian gwałtownych i te z reguły nie są dobre, nie chcemy, jak są ja wiem, gwałtowne. Ja wiem. Natomiast myślę, że tak, no, czy my się też uczymy pewnych rzeczy, tak? Czy mam wrażenie, że nasze pokolenie jeszcze było tym pokoleniem, które musiało bardzo wiele rzeczy nadgonić, tak? Staliśmy przed taką sytuacją dosyć unikatową, tak? Że uczestniczyliśmy w jakiejś bardzo dużej zmianie społecznej, ale też jakby byliśmy wychowani w tym, że musimy właśnie więcej, bardziej pracować od rana do nocy. Ja jestem po SGH, zresztą nadal jestem, więc powiedzmy wiadomo. Ten kult takiego kogoś, kto przychodzi do pracy, wraca wieczorem, przybiera się w piżamkę i tak dalej. Pracoholizmu, czy tego, co jest z tym związane, bardzo mocno wpłynął na nasze życie i także na te relacje społeczne, które bardzo często nie było na nie nawet przestrzeni. Więc nauczenie się, to czy ja się staram uczyć pewnej równowagi, nie idzie mi to łatwo, od razu powiem, ale tego, że na przykład mamy psa, z którym trzeba wyjść na spacer, czy gdzieś tam skrobmy trochę czasu dla siebie, żeby, nie wiem, pójść na jogę, poćwiczyć, czy się spotkać ze znajomymi, przeczytać tą książkę, czy pójść do kina. Ale obserwuje pani jako demografka taką sytuację, że kolejne pokolenie już się tego nie musi uczyć? Kolejne pokolenie chyba już się nie musi tego uczyć, znaczy ono też widzi nas, swoich rodziców i widzi błędy, które popełniamy, do których się przyznajemy lub nie przyznajemy. I mam wrażenie, że kolejne pokolenie jest jednak takie bardziej nastawione na tą równowagę między pracą a swoim życiem osobistym i co nas szokuje czasami. Tak? A między sobą, a sobą w społeczeństwie, o czym mówił pan Paweł, o tym, bo ja tak rzuciłam ten wątek ty, no gdzieś tam uwierzyliśmy właśnie, się że do tego. Ja jestem, pandemia nam pokazała, że w sumie to tam zagramy ci na nosie, tutaj los ci zagra na nosie, że od ciebie coś zależy, bo tu niewiele siedzisz w domu i koniec, tak? Ale to chodzi o, bo ja tak zrozumiałam tutaj pana profesora, że ta indywidualność jest dzisiaj istotna. I owszem, kiedyś żyliśmy w większych wspólnotach, byliśmy zależni od tych wspólnot lokalnych. No, globalizacja pokazała, że to troszkę inaczej działa. Model rodziny, jaki był, nie wiem, no, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to byli rodzice, którzy byli królami i mieli gromadkę dzieci, która właśnie zabezpieczała to. Dziś mamy zupełnie odwrotny model. To dziecko, to jedno jedyne dziecko jest tym królewiczem, tak? I ma najczęściej dziadków wszystkich ośmiu z pradziadkami włącznie, tak? Czterech dziadków, ośmiu pradziadków i tak dalej. Więc to jest, jakby to się zmieniło bardzo. I to też właśnie powoduje, że ta indywidualizacja, no, musimy też nad nią pracować, żeby te relacje społeczne budować. Ale zgadzam się w pełni z Agnieszką, że to pokolenie, które teraz przychodzi nawet do pracy, młode, ono potrafi zadbać o swoją przestrzeń. I ono potrafi nam, wydaje mi się, że nasze pokolenie nie potrafiło odmówić swoim przełożonym, tylko za wszelką cenę dążyło do pewnej perfekcji. Pokolenie młodsze dzisiaj, być może to wynika z tej otwartości, z tego dostępu do wiedzy, które mają dużo łatwiejsze niż my mieliśmy, potrafią te granice swoje bardziej określić, że no, takie one są i poza nie, jakby to jest ta przestrzeń, w której się angażuje. Natomiast też widzą, to nie jest tak, że oni są ślepi na to, co się dzieje jakby obok. Natomiast chyba jednak inaczej tą postrzegają solidarność niż my, czy tą odpowiedzialność. No ja bym właśnie dodał jedną taką rzecz. Pani profesor, podając przykład z psem, użyła pewnego słowa, które wydaje mi się jakoś jest mało popularne. Ja powinnam, ja muszę. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często jest tak, że to,
co nadaje poczucie wartości naszym wysiłkom, to jest to, co powinniśmy zrobić. To są te rzeczy, które niekoniecznie najbardziej entuzjastycznie w danej chwili zrobimy, ale te, które jeśli je zrobiliśmy właśnie dlatego, że uważaliśmy, że należało, to jak spojrzymy wstecz, to mamy poczucie, o, sprawiłam się wystarczająco dobrze. Nie musi być świetnie. Good enough jest wystarczająco dobre. Ale to jest straszne z pana profesora rewolucjonista, no bo to znów czasy chce, potrzebuje, przychodzi po prostu profesor Paweł Łuków, mówi, nie no, jakby muszę. No nie, powinna. Ja myślę, że nie. Powiedzmy, no to biedne zwierzak jednak musi. Nie, ale to jest ciekawe, oczywiście, nie, że ale to ale nie chodzi koniecznie o to, że to jest świadczenie na kogoś, czy to będzie zwierzę ludzkie, czy nieludzkie. Raczej chodzi mi o to, że poczucie tego, że jest pewne zadanie do wykonania. I dlatego ja powinienem. I to, dlatego ja się wciąż upieram przy tej edukacji, przy tym kształceniu. Kim ja jestem? Żebym zadał sobie takie pytanie. Co ja robię w tym akurat, w tym, a nie innym miejscu, na tym moim etapie mojego życia? Jeżeli mam coś w rodzaju, że tak powiem, listy zadań, one nie muszą być wielkie i nie muszą być polegać na zbawianiu świata. Większość z nas na szczęście nie musi się tym zajmować. Większość z nas niech się zajmuje po prostu na robieniem przyzwoitych rzeczy. Ale wydaje mi się, że właśnie my chyba trochę zapomnieliśmy. Ja wiem, że mówię jak nie z tych czasów ktoś. ale mam wrażenie, że myśmy troszkę zapomnieli, że tym, co nadaje z naszej indywidualnej perspektywy, często wartość naszym wysiłkom, jest to, że nie robimy po prostu tylko tego, co chcemy w danej chwili, ale robimy coś, co wpisuje się w pewien plan i z tego punktu widzenia tego planu jest to coś, co powinniśmy zrobić. Jeśli mam plan zaopiekować się zwierzęciem, to w danej chwili może nie być to dla mnie przyjemnością, nie chce mi się, jest późno, a zwierzę mówi, że potrzebuje wyjść. I to jest drobiazg, ale są też poważniejsze rzeczy. Ludzie robią kariery, pracują, wykonują różne rzeczy w pracy, angażują się w aktywizm społeczny, dokształcają się, robią mnóstwo rzeczy. Wychowują dzieci. Wychowują dzieci, o. Tak, to jedno z większych wyzwań dla każdego. I to są, a przy okazji, wydaje mi się, że wychowywanie dzieci jest jednym z tych doświadczeń, które właśnie w ogromnym stopniu nas uczy, że są rzeczy, które po prostu trzeba zrobić i już. No tak. I odpowiedzialności. I dopiero wstecz, jak patrzymy i tak, mamy poczucie, że wystarczająco dobrześmy się sprawili, to właśnie mamy to poczucie sensu, poczucie jakiejś ukierunkowania tych naszych działań, że to nie jest taki chaos. I być może wtedy nie musimy szukać work-life balance, bo po prostu mamy wystarczająco dużo zadań, które nie ograniczają się do naszej pracy, bo życie jest dużo więcej się w życiu większości z nas dzieje niż tylko praca. Tak, a pan profesor mówi o edukacji, to tutaj warto też dla słuchaczy powiedzieć, że to nie chodzi o tą edukację szkolną. Formalną, tylko po prostu o uczenie przez całe życie. Ale znaczy ja też powiem jedno, że bardzo ważne jest, żeby tak, że znowu, że mam to skrzywienie jednak myślenia o politykach publicznych bardzo mocne, bardzo ważne jest także to, co w systemie edukacji się dzieje. Tak? Znaczy, przepraszam, jako matka licealisty muszę powiedzieć, że dramatyczne jest, że dzieci muszą zapamiętać 50 kluczowych lektur, z którymi będą się na maturze jakoś spotykać potencjalnie. Zmagać. I większość tych lektur to są lektury kształtujące dosyć jednoznaczny obraz tego, jak ta odpowiedzialność wygląda. I nie wiem, czy to jest ten obraz, który byśmy chcieli, żeby on był kształtowany wśród tych wyjdź, dzieci. Wyjdźmy, bo edukacja to jest jakby temat rzeka. To nawet to nic, powiedzieć, że to jest temat rzeka, to nic nie powiedzieć. Ale jest też inny temat rzeka, który chciałam poruszyć podczas tego spotkania z Państwem, który gdzieś tam nam zabrzmiał w trakcie naszej rozmowy, żebyśmy wyszli trochę z tego kontekstu polskiej edukacji, czy w ogóle Polski, spojrzeli na to, jak się umiejscawiamy jako ludzie tu i teraz w kontekście ogólnoświatowym. No bo trochę pytam Was też o jakieś przygotowanie. Mówiliśmy o przygotowaniu do starości, mówiliśmy o tej edukacji jako przygotowaniu do takiego pełnego życia, a może o jakiejś refleksji nad tym, co chcę, a co powinnam, o przygotowaniu do tego, żeby mieć satysfakcję finalnie z tego życia, że nam się ono udało, że było wystarczająco dobre. Na ile to, że będziemy przyjmować coraz więcej gości, tak mówię gości, ale to pewnie Państwo mogą definiować inaczej, z różnych części świata, z Afryki, z Syrii, z Ukrainy, mówi się o kryzysie migracyjnym,
tak? A po prostu porozmawiajmy nie o kryzysie, tylko o sytuacji przepływu ludności. Na co tutaj powinniśmy się przygotować waszym zdaniem i czy jesteśmy gotowi? Ja mam wrażenie, że my się w dużym stopniu nie bardzo wiemy, w jaki sposób się przygotowywać, dlatego że... Pytanie, czy wiemy na co, większość, tak? Znaczy, ja mam wrażenie, że większość z nas jest kształtowana przez jakiegoś rodzaju wyobrażenia o tym, co jest takim zwyczajnym, normalnym stanem społecznym, normalną sytuacją. Migranci, przybysze, ludzie z innych miejsc są zawsze niespodzianką. Co oznacza, że my nie możemy się opierać na dotychczasowych schematach myślenia o kształtowaniu naszych relacji z innymi, kształtowaniu życia społecznego. My musimy być otwarci na zmiany. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce dominuje, tak mi się wydaje, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że dominuje sposób myślenia, nie użyję słowa narracji, bo zostało zdewaluowane kompletnie, ale... sposób myślenia, w którym o różnorodności, bo z tym mamy do czynienia. O różnorodności myśli się jako o zagrożeniu, a nie widzi się potencjału. To nie jest, jeśli ktoś myśli, że różnorodność to jest tylko zagrożenie, to prawdopodobnie jest przeświadczony, że jego kultura, jego sposób życia jest jedynym najlepszym, jaki jest do pomyślenia. Że niczego się od innych nie może nauczyć i że inni mogą być wyłącznie zagrożeni. Bo zawsze robiliśmy kotlety schabowe w bułce i nie może być inaczej. A możemy się dowiedzieć, że można w ogóle zrezygnować z kotletów schabowych i też jest dobrze. Przełamanie tego rodzaju schematów to kolejny zawód, czy nie porażka naszego systemu wychowania publicznego. My po prostu nie jesteśmy jako społeczeństwo, w ogromnej części nie jesteśmy przygotowani na różnorodność, na to, że różnorodność jest często bogactwem. Zresztą jak patrzymy na również oficjalne dokumenty Unii Europejskiej, tam bardzo często się podkreśla, różnorodność jest źródłem bogactwa i siły tego społeczeństwa, które próbujemy budować. Natomiast w Polsce bardzo często narracja, przepraszam, wyobrażenie jest odwrotne. Tak. Wyobrażenie jest, to jest źródło zagrożeń, bo my nie będziemy w tym naszym ciepełku, gdzie zawsze wszystko jest tak samo i my zawsze wiemy, jak należy to wszystko rozwiązać. No bo to tylko jest będziemy zmiana. Musieli się uczyć, przygotowywać, być kreatywni. Mhm. W sposób twórczy, a równocześnie nie krzywdzący, a wręcz przeciwnie, doceniający innych, będziemy musieli się znaleźć w nowym świecie. Użył pan takiego słowa niespodzianka. Pani Agnieszko, przybysze, uchodźcy, goście z innych krajów, to nie niespodzianka. Powiedzmy tak, trochę niespodzianka w tym sensie, że trzeba pamiętać, że ostatnio z profesorem Duszczykiem byłam w panelu, gdzie powiedział bardzo fajną rzecz, że każdy migrant, który przyjeżdża do nas, to nie jest tylko zasób pracy, tak? Tylko to jest także człowiek, który ma określone problemy, określone jakby też pasje, zwyczaje. To pod tym kątem może to być niespodzianka, w i sensie pod tym ktoś kątem zaskakujący może to być niespodzianka. Może być, tak? I myślę, że to jest dokładnie to, że my się musimy uczyć funkcjonowania w społeczeństwie wielokulturowym, korzystać z tej wielokulturowości, która może być właśnie siłą i mocą. Bardzo wiele rzeczy się dookoła nas dzieje. Znaczy, jeżeli idziemy teraz po ulicach Warszawy, to słyszymy bardzo wiele języków, widzimy osoby pochodzące z bardzo wielu krajów, i ta różnorodność Warszawy. W Warszawie, tak. Warszawy. Oczywiście, że inaczej to wygląda na obszarach peryferyjnych, ale gdzieś ale ta zmiana zaczyna się zmieniać. Się zaczyna. To, co mnie przeraża natomiast, to jest na przykład miasteczko kontenerowe przy budowie w Płocku, tak? Bo to jest dramat, tak? Że my możemy sobie wyobrazić, że w dzisiejszych czasach przywieziemy tych ludzi, zamkniemy ich, skoszarujemy, tak? Getto, tak? Głównie mężczyzn silnych i sprawnych, którzy będą nam budowali, potem wrócą do tych kontenerów i będą sobie tam zapadną w jakiś letarg na noc, żeby potem znowu rano pójść do pracy. Tak? Znaczy, to jest dramatyczne. Także, że ktoś mógł sobie wyobrazić, że w dzisiejszych czasach w ten sposób możemy podejść do migrantów po bardzo wielu lekcjach, które pokazują, że to jest najgorsza możliwa droga, i ona nie rozwiązuje żadnych problemów. I tu właśnie pojawia się słowo integracja. I ono jest kluczowe do tego, aby umieć współżyć z osobami, które do nas przymigrują, bo przymigrują, dlatego że
Po pierwsze, zmiany klimatyczne na to, do tego będą zmuszały mieszkańców. Bo to nie jest kwestia wyboru, prawda? Znaczy, to już jest kwestia jakby takich faktów, ale wyboru kogo? Faktów obiektywnych. Bo wyboru kogo? No, na przykład tych, którzy mówią, że my tutaj te swoje schabowe i my tylko te schabowe będziemy i my nie wybieramy już tych roślinnych, ale przyjedzie ktoś, kto będzie robił roślinne i po prostu będzie je obok nas robił i my sobie nie wybierzemy, czy on będzie robił, czy nie będzie. No, tylko może. Znaczy, my musimy. Używając tej kulinarnej metafory. Jasne. Delikatnym uśmiechem. To jest bardzo trudny temat. Ale chociaż nie wiem, czy my go też trochę nie mitologizujemy, bo jak Państwo mówią o tym, że różnorodność, to nie odkrywamy żadnej Ameryki. No w Polsce różnorodność była, jest i może będzie. No albo może nie ma, ale będzie. Taka, tak? Nie była aż taka, dlatego że choć były grupy narodowości inne, tak? Ale po pierwsze one były zasymilowane, bo żelazna kurtyna nie pozwalała migrować, czy ta migracja była dużo mniejsza. A no byli oczywiście i Niemcy, i Ukraińcy, i Białorusini, i Karaimi, i Ormianie, więc różne mniejszości. Natomiast no, lata też pewnego ustroju spowodowały, że one się zasymilowały, bądź nie do końca chciały rozmawiać o tym. Teraz otwarte granice spowodowały, że jednak my się wymieniamy, jest większa mieszanka. Od 2016 roku mamy dodatnie saldo migracji zagranicznych w Polsce. To znaczy się, że Polska zaczęła być krajem, do którego się przyjeżdża. I to jeszcze było przed wybuchem wojny, tak? To jeszcze. No to co prawda już Białorusini, ale oni nadal nie są największą grupą narodowościową. Też Ukraińcy przyjeżdżali, oczywiście, nie tylko tak. Wojenni, tak? Tylko, że ta migracja była migracją zarobkową. Powiedzmy od aneksji Krymu ją widzimy, czyli to jest i zarobkowa, i trochę tak, taka ale przede wszystkim, no to poczucie bezpieczeństwa nie było aż takie, no to jakby nie było aż takie potrzebne, bo oni głównie migracją wewnętrzną to załatwiali, Ukraińcy. Ale faktycznie od 14 roku, od aneksji Krymu możemy o tym mówić. Natomiast w tej chwili no, zupełnie mamy inny rodzaj uchodźców ukraińskich, ale to nie jest, to jakby, wydaje mi się, że my się jakby tego aż tak nie boimy, nie obawiamy, bo to jest jednak kulturowo dosyć blisko, choć oczywiście opadł już ten entuzjazm przyjęcia. Na długo nam nie wystarcza, to jest przyzwyczailiśmy takie. Się, ale również i Ukraińcy przyzwyczajają się do tego, że u nich jest wojna i też żyją inaczej. Normalnie, bo to jest też naturalne, że jakby nabywamy pewnej adaptacji do tych zmieniających się warunków i dobrze. Natomiast wyzwaniem są faktycznie zupełnie obcokulturowo imigranci i my musimy zacząć myśleć o tej integracji. Nie możemy się izolować od tego, bo to prędzej czy później i tak u nas będzie, nas to dosięgnie. No, pytanie, czy my nie będziemy też wewnętrznie migrować? Na przykład to już widzimy, że z dużych miast ludzie migrują w strefy, czy gdzieś tam kupują sobie drugi dom. No przecież klasyczne, rzucam to wszystko, wyjeżdżam w Bieszczady. Właśnie. Nie wiem, czy ciągle obecne, ale był taki moment, że media o niczym nie pisały, tylko pojawiały się takie historie właśnie rodzin, które tu rzuciła pracę w korporacji po 16 latach i teraz mieszka w chacie na Mazurach, tak? Tak, i właśnie. I te Mazury... Pytanie, czy to była tylko taka medialna opowiastka, czy to jakby Państwo widzą w badaniach? Pani redaktor, i te Mazury, gdzie jest świeże, no, przyjemne środowisko, jest przede wszystkim dostęp do wody. Dużo pytanie, co się będzie działo, tak? Czy ta kwestia ograniczoności wody, nie wiem, w województwie kujawsko-pomorskim, największa w Polsce, na ile ona będzie też wpływała na zasiedlanie tego obszaru, na możliwości rozwojowe. Więc jesteśmy krajem, który ma największy deficyt wody w całej Unii Europejskiej. Praktycznie na poziomie Egiptu ten nasz zasób wody jest. Więc no, jest mnóstwo argumentów do tego, żeby w ogóle myśleć o tym, jakie będą te migracje, ale nie tylko zagraniczne, wewnętrzne, zewnętrzne, ale i również tu wewnętrznie. To jeszcze jedno na koniec. Jak panie myślą, panie profesor, będziecie w waszych demograficznych statystykach uwzględniały również czynnik nieludzki, a mianowicie technologiczny, na przykład roboty? W statystykach demograficznych myślę, nie będziemy uwzględniać robotów. Tak sobie napisałam nawet takie pytanie, czy to już nie będzie demos, tylko będzie nie demografia się... nie,
Nie wiem, trochę się uśmiecham, ale wiecie, o co pytam. No tutaj też padło takie hasło, wątek technologiczny. No, powiedzmy, że technologia jest nam potrzebna i będzie nam potrzebna. No ale już jeżdżą roboty po sklepach, jeżdżą po ulicach, jeżdżą roboty humanoidalne, mniej lub bardziej. No niektórzy mają roboty, które im czyszczą podłogę, no one jeszcze nie głosują, spokojnie, nie jedźmy bardzo w tą je stronę, personalizujemy, ale... muszę powiedzieć, ale tak naprawdę one są nam potrzebne trochę, tak? Jakby znowu demografia będzie mówiła o tym, że kurczą nam się zasoby pracy, tak? Mówiąc takim językiem, no powiedzmy, ekonomicznym. Inaczej, że tych ludzi, którzy potencjalnie mogą pracować, jest w Polsce coraz mniej. Nawet jak trochę osób przyjedzie, migrantów. To i tak za mało. To i tak będzie cały czas za mało i teraz ta technologia może nas wspierać, tak? Może wspierać nas w wykonywaniu czynności prostych, nieskomplikowanych, chociaż jest też coraz bardziej skomplikowanych, jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, które nas wspomagają, tak? Więc to nie jest, znowu powiedziałabym, nie traktujmy technologii jako wroga, która może... Przestańcie, wszędzie widzicie szansę, uspokójcie się, no naprawdę. Oczywiście, że widzimy wszędzie szansę, no taka jest postraszcie nas trochę, no wszędzie widzicie szansę, no. I właśnie o to chodzi, że bardzo wiele osób straszy, tak? Że przyjdzie ten robot i zabierze pracę. No tak, robot przyjdzie migrant i zabierze nam tutaj wolność. Tak, ani migrant wolności nie zabierze, ani robot pracy nie zabierze, tylko pod warunkiem, że się odpowiednio do tego przygotujemy. Jeżeli mówimy o robotach, no to roboty wykonują czynności proste. Tak? Mamy dosyć dużo osób, które faktycznie mają prace, które związane są z rutynowymi czynnościami. I znowu chodzimy w obszar tego edukacji, uczenia się przez całe życie, nabywania nowych kompetencji. I to jest też rzecz, którą warto zrobić, tak? Żeby gdzieś tam powiedzieć, że ta technologia może nam pomóc, a nie nas zastąpić i zaprzyjaźnijmy się z nią, naprawdę, no to jest prosta sprawa. Ja myślę, że te roboty takie odczłowiecze nie są absolutnie zagrożeniem i one nie są dopóty zagrożeniem, dopóki nie będą myślały, w sensie nie będą pewnego rodzajem, bo nie gatunkiem, który będzie myślał o ewolucji. Dlatego, że jeżeli mamy do czynienia z grupą, która myśli o tej swojej ewolucji, o rozwoju, jest cały czas w tym trendzie, to jest to, to ona dominuje. Dlatego człowiek dominuje, bo myśli o ewolucji, zastanawia się, jak poprawiać tą jakość, jak najdłużej żyć, w jakiej jakości żyć. I to na pewno nie jest nasze zagrożenie, bo oni nie myślą, bo dopiero wtedy, te stworzenia, które tworzymy. No tak? Dzisiaj to jest ryzykowne, to oni, my dzisiaj różnie. Tak, bo sztuczna inteligencja oczywiście jest pewną naszą obawą i to jest w pewnym sensie też jakoś tam uzasadnione. Dlatego mówię, że ten moment tego myślenia o ewolucji jest o tyle momentem dziś trudno wyobrażalnym i wydaje mi się, że w naszych wizjach nie pojawia się to, choć jest jakaś to zagrożenie, bo wtedy będzie tendencja do ekspansji. Znaczy człowiek, który myśli o ewolucji, ma tą tendencję do ekspansji i dlatego, no nie wiem, dzisiaj nas już jest 8 miliardów, za chwilę nas będzie do końca wieku 11 miliardów. I a zajmujemy... potem przestanie nas być. Tak. I zajmujemy 40% już właściwie, uprawiamy 40% powierzchni Ziemi, ciągle eksploatując, bo tego jedzenia nam coraz więcej potrzeba. I no nie wydaje się, żeby żaden z istniejących gatunków nam zagrażał tu na Ziemi, no bo żaden nie ma takich kompetencji, takich zasobów, jakie my mamy, więc tej ekspansji nie będzie. No i teraz pojawiają się roboty i na ile one będą ekspansywne, to pokaże nam na pewno czas, ale wydaje mi się, że w tym momencie powinniśmy myśleć raczej pozytywnie jako element, który nam pomoże, a nie zagraża. Patrzę na wyraz twarzy pana profesora i zastanawiam się, czy on jest sceptyczny, czy to on jest jednak entuzjastyczny. Co do tych robotów, to pamiętajmy, że określenie robot jest strasznie bardzo ogólnikowe. Tak. Są roboty towarzyszące, są takie, które wykonują rozmaite prace, na ogół dosyć proste. One pewnie będą bardziej złożone, te zadania, wraz z rozwojem technologicznym. Ale też bez przesady, pamiętajmy, że to są rozwiązania technologiczne. Mówienie o świadomości urządzeń tego rodzaju, to naprawdę, jeśli w ogóle ma jakieś większe znaczenie, to w bardzo, bardzo odległej przyszłości. Natomiast to, co te trzy wątki łączy, bo mówiliśmy o późnym wieku, o przybyszach z innych części świata,
I trochę te rozmaite urządzenia, które zmieniają wiele rzeczy, któreśmy kiedyś robili. Proszę zwróćcie Panie uwagę, na przykład dzisiaj dzięki temu, że mamy w telefonie dostęp powiedzmy do internetu w telefonie. Kiedy prowadzimy rozmowę i ktoś z nas coś zapomnie w czasie rozmowy, to kiedyś trzeba było zmienić temat. A teraz zaglądamy do telefonu i sobie przypominamy i możemy kontynuować temat. To jest fundamentalna zmiana, jeśli chodzi o naszą wymianę myśli. Czy dużo o niej się dyskutuje? Niespecjalnie. A jest to zmiana, która ma charakter społeczny, intelektualny i wiele różnych. To, czego myślę nam brakuje, nam w ogóle, to myślę jest to, że my musimy sobie uświadomić, czy niewystarczająco sobie uświadamiamy to, że my musimy siebie jako społeczeństwa wynaleźć na nowo. Kiedy przyjeżdżają do nas przybysze z innych krajów, to znaczy, że my musimy przemyśleć to znaczy nasze społeczeństwo. Kiedy mamy coraz większą grupę osób w podeszłym wieku, to znaczy, że musimy przemyśleć naszą strukturę społeczną, relacje, majątek i mnóstwo różnych rzeczy. Nie możemy się ograniczyć i po prostu sobie myśleć dawnymi kategoriami na przykład pokrewieństwa, tego samego języka, tożsamości etnicznej, mniej lub bardziej zmitologizowanej historii czy przeszłości, która daje nam poczucie takiego ciepełka bycia u siebie, ale jest to bardzo złudne uczucie, bardzo szybko ono zostaje przez fakty zdruzgotane. Wydaje mi się, że to jest główna rzecz, to jest przedsięwzięcie, które jest dla całych społeczeństw. Podejrzewam, że każde społeczeństwo, w każdym państwie musi podjąć zbiorowy wysiłek, mniej lub bardziej skoordynowane, ale myślę, że to jest kwestia raczej, powiedzmy, intelektualistów, artystów, tego rodzaju osób, które powinny nas zachęcać do tego, żebyśmy przemyśleli nasze społeczeństwo od nowa. Żebyśmy nie posługiwali się stereotypem typu Polak coś tam po myślniku, typu myśmy zawsze tu byli, to my mamy taką historię, która nas tak, a czy inaczej kreuje. My tę historię teraz jako zbiorowość tworzymy i możemy ją zmienić w wielu różnych kierunkach. Jeśli nie przemyślimy tego, jakim chcemy być społeczeństwem, czy chcemy korzystać z dorobku innych ludzi, z innych części świata, czy chcemy korzystać z przemyśleń osób, którzy mają już cały szmat życia za sobą. Jeśli nie chcemy z tego korzystać? Czy chcemy, żeby nasz los był czymś, co będzie jakąś takim przypadkiem, co nam się przytrafi? Czy chcemy mieć jakiś wpływ na tą naszą przyszłość i zbiorową, i jednostkową? Więc wydaje mi się, że to jest chyba rzecz. I tak samo jeśli chodzi o rozwój technologii. One zmieniają nasze funkcjonowanie, ale my powinniśmy być bardziej aktywni w tym, żeby uczyć się, przemyśleć samych siebie, tak jak podałem ten przykład tego, jak prowadzimy konwersacje. Tego rodzaju zmiany, one są drobne, nie zwracają szczególnie społecznej uwagi. Media specjalnie się nimi jakoś szeroko nie zajmują, a one mają fundamentalny wpływ na to, jak się komunikujemy. Zwróćcie Panie uwagę, jak się zmieniły nasze spotkania po pandemii. Przed pandemią spotkanie online'owe było czymś, co było wyjątkiem. W czasie pandemii było wymuszone, a teraz całkiem spora część spotkań, które odbywamy, czasem również takim półtowarzyskim, powiedziałbym, bo nie, towarzyskie to chyba się już na szczęście nie zdarzają, ale takich półtowarzyskich, spotkania, nie wiem, współpracowników, nam to oszczędza czasu, co prawda przez to jeszcze trudniej jest nam o zadbanie o ten work-life balance. Jeszcze trudniej, ale one zmieniają nasz sposób patrzenia o tym, na czym polega bliskość ludzi ze sobą, przywiązanie, potrzeba relacji fizycznej. Jesteśmy istotami fizycznymi, dotyku, to się zmienia. A my jak gdyby tak mało to funkcjonuje w kulturowym wymianie. Że to są wszystko kawałki, które są niezbędne do tego, czyli takimi kawałkami, które musimy wykorzystać w tym przemyśleniu, w pewnym sensie wynalezieniu siebie jako społeczeństw na nowo. I stąd mamy poczucie często kryzysu, niepokoju, obawiają się, niektórzy technologie mają przede wszystkim na myśli, inni przybyszów, jeszcze inni coś każdy jeszcze innego. Każdy czegoś sobie tam wymyśli, no tak. Ale dlaczego traktować to właśnie jako zagrożenia? Jeżeli nie jesteśmy gotowi do stawienia czoła nowości i różnorodności, to oczywiście będziemy zawsze widzieli to jako zagrożenie. No bo
Wszyscy sobie zdajemy doskonale sprawę, zwłaszcza w świecie naukowców i naukowczyń, to jest niesłychanie widoczne. Nowości, nowe hipotezy to są coś, co często nas wyrzuca po prostu z tego ciepełka, że już coś wiemy. Się okazuje, ojej, znowu dobrze, trzeba dobrze, szukać. Tutaj tak samo jest ze społeczeństwem. Ale ja już domknę, bo to jeszcze kolejny wątek pan profesor otworzył pewnie na rozmowę, ale to już może bardziej w gronie samych naukowców i naukowczyń. Bardzo wam dziękuję za to, że ja mam takie założenie w ogóle w tym podcaście i ono się potwierdza, że naukowcy to są tacy nasi przewodnicy, o których czasami może zapominamy, albo czasami się boimy, że oni będą takim językiem mówili, że nie zrozumiemy tego ich przewodnictwa, ale myślę, że dzisiaj w tym redefiniowaniu czy wymyślaniu siebie na nowo, to w tej rozmowie padło trochę takich uspokajających, podpowiadających i bardzo ludzkich rozwiązań, żeby się jednak w tym foteliku czuć dobrze, nawet jeżeli się nie je już schabowego, tylko na przykład właśnie albo bez bułki się je tego schabowego, albo się je wegańskiego. Na pytanie, to sprawdzam, tak, jak będzie teraz, jest takie polskie powiedzenie, jakoś to będzie. Mam nadzieję, że je zmienimy i że nie będzie jakoś. Pod warunkiem, że z tego fotelika będziemy też wstawać i nie tylko w nim zostawać. Będziemy. To i tutaj czasami filmy dla dzieci typu Wall-E są takim, tak, myślę, dobrą wizją tego, tak, tego może nie do końca byśmy chcieli i czasem warto te filmy dla dzieci. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia. No i jak państwo widzą, czy jak widzicie albo słyszycie, w zależności od tego, czy nas państwo oglądają, czy słuchają, to jakoś to będzie. Naukowcy wiedzą, że to jakoś może być naprawdę bardzo zacne, więc warto posłuchać ich przewodnictwa i naukowczyni.